Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Jest to kolejny film z tej serii Sposób szukania wartości krytycznych z tablic statystycznych. Tym razem bierzemy się za dystrybuanta rozkładu normalnego, standaryzowanego. Dlatego, że to są bardzo popularne tablice, z którymi nie zawsze mamy umiejętność pracy, to znaczy nie umiemy z nich po prostu wyciągnąć wartości poszukiwanej. I generalnie chodzi o to, że zarówno w wierszach, jak i w kolumnach mamy dokładnie to samo zmienną U. Jedni mają symbol U, inni Z, ale generalnie jest to zmienna z rozkładu normalnego, który jest standaryzowany. Co to oznacza? Że zmienna U czy Z posiada zawsze rozkład zero-jedynkowy, czyli rozkład normalny, który ma średnią równą 0, a odchyleniu standardowym 1. Czyli w tym momencie służą te wartości do szukania krytycznych, do różnych, powiedzmy, przymiotów, nawet i w statystyce, w ekonometrii, czy w badaniach operacyjnych, w metodzie PERT. Zawsze one mają, naprawdę są wszechstronnego zastosowania. Generalnie chodzi o to, że jeżeli potrzebuje określenie, ile wynosi dystrybuanta rozkładu normalnego, już zestandaryzowanego, od określonej wartości, muszę ją znać. To jest podstawa. Jeżeli na przykład wartość U, od której potrzebuje wartość dystrybuanty oznaczaną często jako F, jest od U równego 1,52, to tutaj w wierszu mamy liczbę zawsze całkowitą i częściej dziesiątą, jeżeli ona oczywiście występuje, a tutaj w kolumnach mamy części setną. To znaczy, jeżeli od 1,52 mam szukać krytyczną, to muszę znaleźć w wierszu 1,5, bo tu jest część całkowita i pierwsza dziesiąta, a setna wynosi 0,02 tutaj u góry. Czyli na przecięciu tej kolumny i wiersza, który ma 1,5, mam tutaj wartość potrzebną, wartość dystrybuanta rozkładu normalnego od 1,52. Czyli moją szukaną wartością dystrybuanty jest 0,935. Oczywiście można powiedzieć, że dalej idąc 7,42 po przecinku dalej, tylko że nie zawsze tak dokładny wynik jest potrzebny. Czyli można powiedzieć, że szansa na to, że wartość zestandaryzowaną do rozkładu normalnego, że ona będzie niższa od 1,52, te szanse wynoszą 0,935, czyli na 93,5% wartość dystrybuanty będzie niższa od 1, czyli tak, od wartości 1,52. Generalnie chodzi o to, że po prostu jeszcze musimy zrozumieć, co to jest dystrybuanta dowolnego rozkładu. To jest skumulowane prawdopodobieństwo, czyli szanse na to, że statystyka z rozkładu normalnego będzie niższa, dowolna, niższa od 1,52, one wynoszą te szanse 93%. Jeżeli w tym momencie na przykład potrzebujemy poznać wartość dystrybuanty z rozkładu normalnego od 0,59, czyli mamy 0,5 w części całkowitej i dziesiętnej, czyli to z tego wiersza bierzemy wyniki i mamy 0,09 części setnych, to od 0,59 wartość dystrybuanta rozkładu normalnego wynosi 0,722402. Dlaczego? Bo na przecięciu wiersza 0,5 i od 0,09 tutaj w wierszu i w tej kolumnie mamy na przecięciu ten wynik. Oznacza to tyle, że szanse na to, że dowolna wartość z rozkładu normalnego, ale niższa od 0,59, te szanse, że będzie niższa, wynoszą 72,2405. Musimy na pewno zauważyć, że w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego dla wartości dodatnich wyniki są od połowy
czyli 0,05, prawie do 0,999 i tak dalej. Dlaczego? Musimy kiedyś zerknąć sobie na pewno na rozkład, jak wygląda rozkład normalny. On jest w pełni symetryczny, posiada wartości dokładnie na środku dla zera i on jest symetryczny, czyli wartości ujemnych i wartości dodatnich jest dokładnie tyle samo. I szanse na to, że dystrybuanta przyjmie wartości do zera włącznie, są 50% i im bardziej się odsuwamy od tego środka, tego rozkładu normalnego bardziej na prawo, to te szanse na to, że dystrybuanta będzie obejmowała coraz więcej kolejnych prawdopodobieństw, one rosną. Także dla dystrybuanty od wartości dodatnich, te dystrybuanta tak, od wartości dodatnich rośnie od 0,5 do prawie 100%. Trzeba po prostu kiedyś zerknąć sobie na wykres dotyczący kształtu rozkładu normalnego, zestandaryzowanego i to będzie jasno wtedy z tego wynikało. Ja pokazałam Wam, jak szukać wartości krytycznych, czy dokładniej wartości dystrybuanty rozkładu normalnego i mam nadzieję, że Wam to wyjaśniłam. Tu szukamy wierszu część dziesiętną i całkowitą, a tutaj część setną, czyli na przykład o 2,59 tu szukamy z tego wiersza i tu jest z 9 części setnych, czyli ta liczba, którą bym poszukiwała od 2,59 wynosi 0,995. I tym samym ja kończę omawianie tego filmu. Jeżeli potrzebujecie, to subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie filmy znajomym i korzystajcie z playlist przeze mnie przygotowanych, z całej tam udostępnionej wiedzy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.